najpopularniejszych polskich youtuberów. Siema, jestem Marek. Lord Kruszwil, czyli Marek Kruszel, od 2017 roku prowadził swój kanał, który subskrybowało ponad 2,5 miliona użytkowników. Marek, co tu leży? Każdy z jego filmów osiągał ponad milion wyświetleń. Słuchaj, zamian mogę ci dać 200 zł, jeżeli pokażę, że kamerę czas subskrybuję. Wśród nagrań nie brakowało też bardzo kontrowersyjnych treści. Nastolatek całował się z dziewczynami za pieniądze, sprawdzał, co ludzie są w stanie zrobić. Ostatnio na kanale Lorda Kruszwila pojawiły się dwa bardzo bulwersujące nagrania. W pierwszym youtuber miał dla kobiet niezwykłą ofertę. Jeżeli masz duże c***e, z***istą c***e, jesteś dobra z ryja, to odzywa się do mnie na Instagramie. Wtedy te pieniążki trafiają przeze mnie do ciebie. W drugim zaś pokazał dziesięciolatka, którego zadaniem było dotykanie i ocenianie miejsc intymnych spotkanych dziewcząt. Mogłabyś się obrócić? Bardzo mi akurat pomaga. Miarka się przebrała. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych skierował do policji i prokuratury w Szczecinie doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez twórcę Lorda Kruszwila. Sam kanał zaś został skasowany. Kanał naprawdę został usunięty, ale nie został usunięty przez YouTube'a, tylko został usunięty przez nas ze względu na to, że i tak został usunięty przez YouTube'a. Co z tego chciałoby się powiedzieć? Proszę Państwa, w naszym studiu Katarzyna Niewińska, psycholog, psychomedik, Hanna Kochańska, mama nastolatka i Wojciech Kadyś, ekspert do spraw komunikacji internetowej i mediów społecznościowych. Dzień dobry. Jak jesteś dobra z ryja, co to za język? Bo... Ale z drugiej strony ten człowiek miał 2,7 miliona subskrybentów. Około 3 milionów, no kiedy właśnie konto zostało skasowane. W sensie on został zmuszony do skasowania konta przez YouTube. Myślę, że on sobie taką kreację wymyślił, że im bardziej jest chamem, głupi, chamski, wulgarny, tym więcej ludzi będzie go oglądało. I to jest niezwykle przygnębiające, prawda? Tak. Bo w tym momencie jesteś mamą nastolatka, prawda? 10-11-latka, no tak. To jeszcze jest bardzo młody człowiek, ale jak patrzysz na ten świat z tych bardzo młodych ludzi, to co robił ten chłopak, jak ty to postrzegasz? To jest przerażające, bo mój synek Max również chciałby być youtuberem. Oczywiście, bo jest teraz bardzo modne. I oczywiście, no, ja kontroluję, co on ogląda i nawet jak są jakieś takie kanały, gdzie on ogląda, no bo najczęściej ogląda jakieś kanały, gdzie ci youtuberzy opowiadają o tych grach, jak grają. I jak już słyszę jakiś język, który no, jest dla mnie według mnie niecenzuralny, no mówię, no synu, ale ja bym nie chciała, żebyś ten profil oglądał. On mówi, nie mam, bo ja nie słucham, więc synu. Jakieś informacje jednak podprogowo do ciebie docierają. No, to, że na przykład mówi, że nie używa takich brzydkich słów, no ale jak słucha tego, to już jest dla mnie zagrożenie. Ale on lubi przekraczać granice, które mu stawiasz na przykład? Bo mam ewidentny przykład przekraczania na maksa wszelkich granic. Ty jako matka ustalasz pewne zasady, prawda? Tak. Czy on lubi je łamać? Na szczęście nie. Tak, no, mam do niego zaufanie. Nie zauważyłam, żeby po moim na przykład zakazie on nawet do tego z powrotem powrócił. To jest akurat jeszcze na tym etapie jestem w stanie to skontrolować, ale on ma 10-11 lat, skończył w grudniu. A gdyby był starszy, tego nie wiem, prawda? Nie jestem w stanie skontrolować na przykład, co robi na telefonie, kiedy jest w szkole, tak na przykład, tak? I wtedy, gdyby była taka sytuacja, że powiedzmy, ja mu w domu zakazałam oglądania takiego kanału, ale na przykład w szkole z kolegami gdzieś tam, no bo skądś się wzięli ci kolegi, prawda? To już jest poza kontrolą. Na szczęście, no myślę, że tu jeszcze jest taka delikatna granica. Gdyby był starszy, może inny, mniej karny, tak? To znaczy on jest, mamy do siebie zaufanie, no to tu jest zagrożenie, na pewno. No ale mój 18-latek już nie jest chłopcem, któremu można powiedzieć, fuj, nie wolno, nie patrz na telefonik. I też chce być youtuberem, prawda? Tak. Natomiast dla mnie jest przedziwne co innego, że ten chłopak niewątpliwie zachowywał się w sposób przekraczający wszelkie granice. A przecież pokazuje twarz, tak jak wielu innych youtuberów, to jest global, prawda? To jest globalny aspekt. Czy ma jakichś rodziców, ma jakieś środowisko, ma jakichś nauczycieli. I oni mówią, o, ty jesteś taki słynny na YouTube, prawda? Przekraczający się granice, ponieważ, podam przykład, hiszpański youtuber, bardzo popularny, wymyślił sobie, że bywali na dzielnic w ciasteczek Oreo i będzie tam podawał pastę do zębów i rozdawał bezdomnym. To bardzo śmieszne. Bardzo zabawne, prawda? Ale hiszpańskie władze sobie z tym bardzo szybko poradziły. Skazały go na 15 miesięcy więzienia, $22,000 kary
i 5 lat zakazu jakby tworzenia treści w internecie. Da się, tylko że trzeba reagować. Pato streaming ogólnie istnieje od 2015 roku Pato w Polsce. Streaming, Pato streaming? To jest? Pato streaming jest to nadawanie live przebiegu relacji z patologicznych rzeczy, patologicznych, z animacji alkoholowej, jak ktoś kogoś pobije. I z tego się zarabia bardzo dużo pieniędzy. Przeznacza się tak zwane donaty, czyli od złotówki do 100 zł. Na przykład jak chcesz zadać pytanie, dzieciak chce zadać pytanie takiemu patostreamerowi, no to musi dać 5 zł czy 10 zł i wtedy jego komentarz się podświetli. I oczywiście im bardziej wulgarne pytanie, tym na lepiej, przykład, bo na pewno wtedy odpowie, prawda? Dobrze, czyli to jest zjawisko chore, mówmy się, zjawisko, które trzeba rugować z YouTube'a. Ale my działamy z tym, w sensie ja uczestniczyłem w obradach okrągłego stołu zorganizowany przez pana rzecznika praw obywatela Adama Bodnara. W 2019, miesiąc temu, ukazał się raport dotyczący patotreści i polecam wszystkim ściągnięcie tego raportu, ponieważ tam jest wytłumaczone, czym jest zjawisko patostreamingu i patotreści. Uwaga, 37% przebadanych dzieciaków między 13 a 15 lat ogląda regularnie patotreści. 37%. No to dlaczego, jak powiedz nam? No, myślę, że przede wszystkim pewien rodzaj ciekawości i ekscytacji, czyli to dostarcza nam jakichś takich bodźców, które na co dzień nie spotykamy. Może bardzo ważną kwestią jest nie tyle, no, oczywiście pewien kontrola nad tym, ale przede wszystkim obawianie tego, bo to może służyć, taki bodziec może służyć do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem na temat tych treści, czyli co to tobie robi, co to w ogóle oznacza, czy tak powinno się traktować kobiety, czy tak się powinno traktować innych ludzi, czyli zakazy są raczej nieskuteczne, bo dzieci i tak jak treści pornograficzne będą googlować, będą oglądać. Tak. Chodzi o to, żeby się nie zamykać i omawiać to, rozmawiać z dzieckiem, bo wtedy nauczymy je, co ono może myśleć na ten temat i jak na to może reagować inaczej, niż na przykład powtarzając. Bo jest ale prawie 3 miliony subskrybentów. Nikt mi nie powie, że na tym kanale tego człowieka byli sami mężczyźni. To musiały być jakieś kobiety, które on nazywa maciorami, lachociągami, wielorybami, sadło, cyckim, tak? Co one czują wtedy? Czy to jest okej? Okay? Bycie przedmiotem dla młodych mężczyzn? No właśnie, to nie jest bycie okej, okay, ale te same treści są w bardzo wielu piosenkach, na przykład amerykańskich raperów, polskich raperów, ludzi, którzy mają globalne zasięgi. Pewnie głównie chodzi o to, żeby nauczyć i też w ogóle rozmawiać o tym, bo taka seksualizacja powoduje przede wszystkim, jest bardzo dużo o tym badań, gdzie na kobiety to bardzo wpływa i na mężczyzn też to bardzo wpływa, ponieważ kobiety takie, które częściej spotykały się z takimi treściami seksualizującymi, miały częściej obniżony nastrój, chorowały częściej na zaburzenia depresyjne, a także miały obniżoną samoocenę. Ale chyba trudno się dziwić, jestem gorsza niż śmieć dla mojego środowiska, dla mężczyzn mi otaczających, jak to ma wpłynąć dobrze na moją samoocenę. To prawda, ale ci twórcy bazują na czymś szokującym, coś, co wywołuje bardzo wysokie emocje, prawda? Czyli nasze oburzenie, odrazę i to tak jak horrory, tak? Że lubimy oglądać coś, co nas, na przykład przynosi nam jakiś dreszczyk, coś z innych emocji. Ja nie mówię, że to jest dobre, ja się obawiam, ale że nie to tylko, jednak są różne emocje. Ja się obawiam, że nie tylko dreszczyk, bo gdyby to był tylko element grozy i takiego dreszczyku, to może by nie było aż tylu followers. Mi się wydaje, że właśnie śmiechu, że to nas bawi. Że mi się wydaje, że to oprócz grozy, no bo gdybyśmy chcieli się wystraszyć, to byśmy obejrzeli właśnie horror, tak? To się mam wrażenie, że ludzie, że nie mają szacunku do siebie, że właśnie do szacunku do płci i powoduje to, że bardzo fajnie się z kogoś naśmiewać, tak? I że to buduje taką kulturę naśmiewania się. Przecież czym jest hejt? Hejt jest wyśmiewanie tego, tak wyglądałeś, jesteś brzydka, masz ryja, czy coś. To jest właśnie naśmiewanie. Ci youtuberzy, którzy się tym patostreamingiem zajmują, najczęściej tłumaczą się tym, że to jest taki żart. To jest beka. To jest beka. No, bo mówi się, że tak, aczkolwiek mnie bardziej przeraża ta statystyka, kto rozmawia z dzieciakami o patotreściach. W raporcie nauczyciele to jest 9%, rodzice, matka czy tata to jest 33%. Rozmawia z dzieciakami na temat patotreści czy patostreamingu. Myślę, że wiele osób nie ma pojęcia, że coś takiego się dzieje. Bo ja prowadzę szkolenia takie pro bono dla szkół, takie o hejtach, o fake newsach, o patostreamingu. I kiedy ja mówię, Lord Kruszwin, ten nasz dzisiejszy bohater, antybohater, nauczyciele kto, a
dzieciaki 90% czy 95% podnoszą rękę oczywiście. A kiedy się pytam, kim chcecie być, ponad połowa chce być youtuberami. Więc jeżeli oni mają takich autorytetów, to z kogo oni będą brać przykład? No właśnie z takich. Też niesamowite, w jaki sposób to się rozwija. Zobaczcie, kiedyś żeśmy przeżywali numery Wardęgi, czyli pies, który był pająkiem i straszył ludzi wychodzących z windy. Jakie to było niewinne, jakie to było piękne. Teraz, mimo że wtedy już też to było szokujące, bo dlaczego straszy ludzi, ale jednak w jakiś sposób byśmy się nawet uśmiechali, bo gdzieś było zabawne. Wróćmy do tego momentu. Jesteśmy dzisiaj to co mówi Monika, to już te granice zostały dawno przekroczone. Tak, i co najgorsze, platformy takie jak Facebook czy YouTube nie za bardzo mogą sobie poradzić z tym problemem, bo on nagle urósł i nie ma... No, ale tu sobie poradzono, Lorda Kruszwila już nie ma na kanale. No właśnie, Lord Kruszwil niby usunął kanał, ale uwaga, w ciągu 20... Założył nowy kanał i w ciągu 24 godzin zdobył najszybciej 100 tysięcy subskrypcji w historii polskiego YouTube'a. Ale to jest 100 tysięcy, a nie prawie 3 miliony? I mamy nadzieję, że ten kanał też będzie usunięty? No niestety, moim zdaniem, dopóki ten człowiek w taki sposób się zachowuje, to trzeba go po prostu niszczyć. A jeszcze porozmawiajmy o pieniądzach. Lord Kruszwil w ciągu jednego miesiąca miał około 30, 40, 50 milionów wyświetleń pod swoimi filmami. Na YouTubie zarabia się właśnie dzięki wyświetleniom. Tak. Dostaje się od YouTube'a pieniądze, od Google. On zarabiał między 50 a 100 tysięcy dolarów. Miesięcznie? Miesięcznie. Czyli jeżeli to będą szły za tym takie pieniądze, myślę, że będzie bardzo dużo jednak takich osób naśladujących, bo dzieci, to co pani powiedziała, one myślą sobie, że sława czy też pieniądze są bardzo tożsame ze szczęściem. I to w sumie my dojrzali, którzy już przeszliśmy trochę życia, tak naprawdę wiemy, co jest, łączy się ze szczęściem. Poza tym jest ten mechanizm, żeby teraz mieć rzeczywiście taką grupę followersów, to co musisz wrzucić takiego, żeby ludzie chcieli to oglądać? Jest bardzo szukamy. Zaczynasz kombinować, to jeszcze niewinne. To już nie widać, już było. Trochę nas zasmuciliście, co będziemy mówić. Trudny poranek, ale mieliśmy z jednego. Gruz, ale stanie... jak nam powiedział Ravi Shankar, oddychanie. Tak, trzeba oddychać. No. Czyli ja zachęcam do edukacji. Tak, do i takiej... trzeba uczyć te dzieci. Tak, to jest dziecko, nie prawda? Jest okej. Okay. I tak, i pamiętajmy, że każdy film na każdej platformie można zgłosić. Tak. Jako treść nieodpowiednią lub treść jakąś niebezpieczną. Jeżeli wystarczająca ilość osób, liczba zgłosi, tak. On zostanie usunięty. Internet to jest przestrzeń publiczna, więc możemy już reagować tak jak w normalnej przestrzeni publicznej, tak. Według wyroku sądu w Polsce, więc zachęcam. Taka porada rodzicielska, przeglądać się więcej. Oczywiście, kontrola podstawą zaufania. Ja mam też nadzieję, że jak to jest zwykle z tym wahadłem, że z tej brutalności i wulgarności to wahadło się w pewnym momencie przesunie na drugą stronę. Ukrainy łagodności. I będziemy mówili generalnie o tym, że się wahamy. Tak sobie życzymy, dziękujemy wam bardzo. Dens, proszę państwa. Powtórki się zaczynają, będziemy je państwu przypominali, bo to program budził ogromny emocje. Wielki taneczek.